Oczekujemy na złożenie ofert redukcji obciążenia przez odbiorców w sytuacji, w której system będzie tego naprawdę potrzebował. Jest tam kilka kategorii odbiorców w zależności od ich mocy i zdolności w związku z tym zredukowania swoich obciążeń. Termin składania ofert to jest, o ile dobrze pamiętam, 16 października, z czego musimy jeszcze trochę poczekać na odpowiedź, jakie jest zainteresowanie. Na podstawie takich kontaktów ogólnych, powszechnych, czy nawet poprzez śledzenie wejść na nasze strony, gdzie umieściliśmy informacje o specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest ich kilkaset tych wejść, wynika, że zainteresowanie jest. Oczywiście na odpowiedź konkretną musimy poczekać. Mieliśmy w przeszłości już kilka kontaktów z dużymi odbiorcami i w sposób bardzo praktyczny przećwiczyliśmy ten scenariusz, czy to w formie pilotażowych projektów, czy w formie nawet zachowań w sytuacjach, w których system energetyczny był nieco bardziej obciążony niż zwykle. I te pozytywne reakcje, ten kontakt z tym otoczeniem wskazuje na to, że można mieć duże nadzieje, że uda się zawrzeć do końca roku, tak jak planujemy, konkretne umowy w tym zakresie. To jest dość innowacyjny pomysł. Proszę powiedzieć, dlaczego on jest tak istotny? On jest innowacyjny, owszem, dlatego, że do tej pory mieliśmy wyraźną nadwyżkę w krajowym systemie energii elektrycznej, ale też nie przejmowaliśmy się zmiennością ceny w poszczególnych strefach czasowych. Teraz w sposób naturalny dochodzi do zjawisk, w których w krótkich okresach doby zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże, w związku z tym i cena, a właściwie koszt jej wytworzenia jest odpowiednio wyższa, a za tym idzie cena i powinniśmy poszukiwać sposobu przesuwania się z tych okresów szczytu obciążenia w kierunku do dolin, tak żeby to wypłaszczyć tą charakterystykę. W ten sposób urządzenia wytwórcze pracują w sposób bardzo wyrównany, a zatem bardziej optymalny. Optymalnie pracują, a zatem mogą zaoferować tańszą energię. Żeby to było możliwe, to musimy mieć stały kontakt z odbiorcą, bo to on jest tym podmiotem, od którego zależy obciążenie systemu, bo to przecież on włącza swoje odbiorniki.